No i hej wszystkim, wiecie co? Jest bardzo wcześnie rano. Jest godzina 4:30. A ja idę, bo mam misję. Idę do tunelu, do pomidorów. Muszę to zrobić bardzo wcześnie rano. Te pomidory jeszcze śpią. No i trzeba być bardzo cicho, żeby ich nie obudzić. No. Mój tunel. Proszę bardzo. Zobaczcie. Tylko cicho bądźcie, żeby nas pomidory nie usłyszały. Patrzcie, śpią. No liście ma pozwijane. Czyli śpi jeszcze cichutko. Patrzcie, ile ich jest. Tu są pomidorki zielone. Tam są zielone. Tam zielone. Wszędzie zielone. Jest ich naprawdę na każdym krzaku całkiem sporo. I tu. I tu. I tu. I tam. Tylko wiecie, czego tu brakuje? Czerwonego koloru. Żaden nie chce się zaczerwienić. Ale ja mam patent na to. Cicho. Cicho, psie. Cicho. Patrzcie, co wymyśliłem. Pomidor. Czerwony. Któryś z moich filmików dawno, dawno temu już to pokazywałem. To jest tak zwany pomidor motywacyjny. Rano jak się obudzą, jak słonko wyjdzie, zobaczą, że jeden już jest czerwony pomidor. I wszystkie inne jak zobaczą, że on jest czerwony, a one jeszcze zielone, trochę za ciężki, zaraz go jeszcze poprawimy. To będą się wstydzić i się będą czerwienić ze wstydu. Mówię wam, działa. Sprawdzone. A zawiążemy go liściami. Nie mam sznurka. O! Trzyma się. Pomidor motywacyjny. Dajcie znać, czy się wam podoba taki pomysł, czy nie. A ty co? O, kiczka, chodź. Uciek. Dobra. Pa, pa. Pozdrawiam wszystkich z porannych gór świętokrzyskich.